Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną prezentację z cyklu Obrabianie zdjęć, fotografii. Dziś moim gościem ponownie będzie Alicja, która tym razem zademonstruje Wam działanie filtrów. Oczywiście przypominam, że to nagranie dedykowane jest osobom słabowidzącym, korzystającym z pomocy czytnika VoiceOver. Alicjo, oddaję Ci mikrofon. Zdjęcia, ostatnie. Witajcie ponownie. Dzisiaj chciałabym w moim krótkim filmiku opowiedzieć o filtrach nakładanych na zdjęcia. Filtry to są takie jakby gotowe nakładki poprawiające całość zdjęcia. Tutaj nie ma tak, że podkręcamy jakiś konkretny jego element albo jakieś konkretne parametry typu ostrość czy coś tam. Tylko to są takie jakby gotowe nakładki nakładane na ten obraz, który mamy. Mamy też możliwość regulacji jakby intensywności tego filtra, co zaraz pokażę. Troszkę o tych filtrach opowiem. Nie ma tutaj jakoś za dużo do opowiadania, bo w większości można się generalnie domyślić. Nakreślę tylko w czym rzecz, żeby było jasne, co to, po co to i tak dalej, i jak z tego korzystać. Mamy do dyspozycji to samo zdjęcie, które było w poprzednim filmiku, czyli to z fejkowym zimowym pejzażem z tyłu. Piotr i ja stoimy razem z siedzącym przed nami naszym pieskiem Zako i mamy obok siebie choinki i za sobą sanie świętego Mikołaja z reniferem. No i tutaj to jest zdjęcie robione nie przy naturalnym świetle. Całe zdjęcie jest doświetlone światłem sztucznym. I było robione wieczorową porą, więc też z zewnątrz żadnych źródeł światła nie ma. I teraz tak, z tymi filtrami sprawa ma się następująco. W moim odczuciu warto ich używać z umiarem, dlatego że jeżeli mamy taki filtr nałożony z bardzo wysokim wskaźnikiem intensywności, widać po prostu, że z tym zdjęciem jest coś robione, tak powiem. Widać, że są takie jakby nierzeczywiste barwy, nietypowe kontrasty, nietypowe na scenie kolorów, więc po prostu to zdjęcie wydaje się ogólnie mówiąc takie sztuczne, tak? Więc filtry są jak najbardziej przydatne, jak najbardziej fajne, natomiast no jak wszystko najlepiej służy, kiedy jest używane z umiarem, tak? Więc tak samo wchodzę w tryb edycji. Edycja, przycisk, edycja, zdjęcia, anuluj, przycisk. I z tej dolnej części ekranu, gdzie mam taki jakby panel do wyboru z tymi opcjami korekty, wybieram sobie filtry. Filtry, przycisk. I tutaj ileś tam tych filtrów mam do dyspozycji. One się tak jakby ciągną w takim szeregu zaraz pod zdjęciem. Będę je przesuwała po kolei palcem takim będę po prostu przesuwając palcem zmieniała kolejne filtry, a na górze na zdjęciu będzie widać, jak te filtry się zmieniają, więc przelecę najpierw jakby całą tą kolejeczkę filtrów, żeby było widać, jak te zmiany na zdjęciu zachodzą, a później omówię poszczególne z nich. Zaznaczone. Wybór filtra. Oryginał. Regulacja. Jestem w tej chwili ustawiona na oryginale. Żywy 100%. Aby zmienić intensywność, przejdź żywy, ciepły 100%. Aby żywy, chłodny 100%. Wyrazisty 100%. Aby zmienić wyrazisty, ciepły 100%. Wyrazisty, chłodny 100%. Mono 100%. Aby zmienić intensywność, silver tone 100%. Aby zmienić noir 100%. Aby zmienić noir, sil mono 100%. Wyrazisty 100%. Żywy, chłodny, żywy, ciepły, żywy 100%. Zaznaczone. Oryginał. Dobra, wróciłam do tego pierwotnego ustawienia. No i oryginał to oryginał, wiadomo. Natomiast teraz przechodzimy do następnych żywy, filtrów. Aby zmienić żywy przejdź do narzędzia wyboru sprawia, że to zdjęcie prawo. Staje się takie bardziej intensywne, że są jakby bardziej nasycone kolory, jest więcej światła, są wzmocnione kontrasty, czyli wszystkie te opcje, które mamy później w tych poszczególnych są
tutaj podkręcone. No, w momencie, kiedy wchodzimy na dany filtr, on jest ustawiony na 100%, ale na szczęście poniżej mamy zawsze opcję regulacji tego filtra. Suwak intensywności filtra żywy. 100%. Przechodzę sobie na ten suwak intensywności jednym gestem w prawo i później góra-dół reguluje intensywność filtra. 99%. 98%, 97%, 96%, 90%, 90%, 93%, 92%, 91%, 90%. I tak sobie schodzę, będę schodziła dosyć szybko. Ja z reguły, nie wiem, czy to wynika z tego, jakie robię zdjęcia, czy z... 58%. Czy to wynika z tego, jak, ten filtr, jak te filtry działają. Natomiast dla mnie optymalnym rozwiązaniem są gdzieś pomiędzy 30 a 40, dlatego że mocniejsze są, właśnie tak jak mówię, coraz to bardziej widoczne jako filtr, a niższe, gdzieś tam powiedzmy do 20, dla mnie przynajmniej są prawie niedostrzegalne. 36%, 37%, 36%, 35%. No powiedzmy tamte między 30 a 40 są takie, że w moim odczuciu, oczywiście spodziewam się, że ktoś może mieć inne, podkręcają zdjęcia na tyle, że są właśnie bardziej atrakcyjne, natomiast nie sprawiają, że są takie sztuczne, tak? Zaznaczone. Wybór filtra. Żywy 35%. No i wracamy do tego, wybraliśmy filtr, potwierdza nam, że na 36%, 35%, przepraszam. Zaznaczone. Wybór filtra. Żywy 35%. I przechodzimy sobie teraz do następnego. Suwak intensywności filtra. Zaznaczone. Wybór filtra oryginału. Zaznaczone. Żywy, ciepły, 100%. Aby zmienić intensywność. Filtr ciepły, jak zapewne się... Jak zapewne się spodziewacie, pozwala nam na wydobycie głównie cieplejszych tonów. Czasami mamy takie zdjęcia, które wydają się takie troszeczkę ponure, troszeczkę, no nie powiem mroczne, ale takie chłodne. Bardzo dużo jest tych chłodnych tonów. Ten filtr bardzo fajnie pozwala eksponować kolory jesieni. Oczywiście wiadomo, że nie można z tym przesadzić, ale chodzi o to właśnie, żeby te kolory bardziej wydobyć, zwłaszcza kiedy mamy na przykład takie jesiennie zabarwione liście na jakieś kolory żółty, złoty, czerwony i pojawiają się na tle niebieskiego nieba. To bardzo fajnie uwydatnia wtedy właśnie ten kolor czerwony, ale właśnie dlaczego trzeba z tym uważać, bo jak mamy takie zdjęcie właśnie z tymi zabarwionymi jesiennie liśćmi i niebieskim niebem, kiedy z tym filtrem przesadzimy, to będą nam się bardzo fajnie wybarwiały kolory liści, te ciepłe, ale będzie się nam robiło niebo zielonkawe. I dlatego mówię, że tutaj po prostu trzeba uważać, trzeba umiaru. Oczywiście każde zdjęcie jest inne. Nie powiem wam, że taki konkretnie ustawiony filtr na odpowiednią intensywność sprawdzi się w przypadku każdego zdjęcia, bo gdyby tak było, nie byłaby potrzebna ta regulacja, tak? Byłoby jedno słuszne, jedyne słuszne ustawienie, które służyłoby do obróbki wszystkich zdjęć, tak? Dobra, przechodzimy dalej. Zaznaczone. Żywy 35%. Aby zmienić żywy, chłodny 100%. Aby zmienić intensywność. Żywy, chłodny. Wyboru intensywności filtra, tutaj z kolei na przykład bardzo fajnie wychodzą jakieś pejzaże zimowe. Dlatego, że akurat ten filtr chłodny fajnie wybarwia, tak jakby uwydatnia różnego rodzaju takie cienie na śniegu, zwłaszcza też niebo niebieskie odbijające się, albo słońce, grę słońca i cieni na śniegu, więc tutaj sobie do tych filtrów, do tych zdjęć takich zimowych używam. Czasami też zdjęcia w pomieszczeniach bywają takie jakby zbyt ciepłe, mają dużo takich żółtych tonów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu są oświetlane sztucznym światłem, tak? I żeby to zniwelować, tutaj spokojnie też możemy właśnie używać tych tonów chłodniejszych. Suwak intensywności filtra żywy. Wybór filtra. Żywy, chłodny, żywy, ciepły, 100%. Żywy, wyrazisty, 100%. Aby zmienić intensywność, przejdź do wyboru intensywności filtra. Wyrazisty, no to jest ten filtr, który pozwala nam jakby zintensyfikować tutaj ostrość, kontrast, który jakby nie... wszystkie rzeczy, które mamy takie jakieś przymglone, niewyraźne, no jak sama nazwa wskazuje, tak? Tutaj bardziej
uwydatnia wszystkie elementy znajdujące się na zdjęciu. I tak jak mówię, właśnie podkręca nam kontrasty. Żywy, chłodny, 100%. Aby zmienić wyrazisty, ciepły, 100%. Aby zmienić wyrazisty, ciepły mamy to samo, co w trybie... Wyrazisty, ciepły mamy to samo, co w trybie wyrazistym. Natomiast tutaj też są wydobywane te ciepłe tony. Wyrazisty, chłodny, 100%. Aby zmienić intensywność... Wyrazistym, chłodnym to samo. Też podkręca nam właśnie ostrość i te kontrasty i... dodatkowo pozwala na jakby wydobycie tych tonów chłodnych. Mono, 100%. Aby zmienić intensywność, przejdź do mono, to mamy takie barwy monochromatyczne. Mamy tutaj biel, czerń, szarość na tym zdjęciu. Wszystkie kolory są wybarwione i tylko kontrasty opierają się na tych trzech kolorach. Siłę tony 100%. Aby zmienić intensywność, przejdź do narzędzia wyboru intensywności filtra. Tutaj jest ten silver tone. No nie wiem tak naprawdę, chyba może tylko do takiego podkręcenia jakichś starych fotografii, które chcemy, żeby wyglądały, nie wiem, tak troszeczkę retro, albo jeśli mamy jakieś takie bardziej błyszczące, jarzące elementy, nie wiem, może mogłyby się sprawdzić w przypadku jakiegoś takiego rozgwieżdżonego nieba czy czegoś, ale tutaj o zastosowaniach tego, co się sprawdza, a co nie, nie powiem, bo tego filtra nie używam nigdy. Noir 100%. No i Noir. To jest taki ciekawy filtr, który robi nam zdjęcie nocne, który jakby tutaj dominującym kolorem są różnego rodzaju odcienie czerni. Ta czerń jest taka bardziej głęboka, płytsza, taka bardziej aksamitna, no w zależności od tego, jakie mamy elementy. Ale tutaj na tym naszym sztucznym zdjęciu akurat, znaczy na sztucznym zdjęciu, no w sensie takim, że w tym sztucznym tle, które mamy za sobą, bardzo fajnie się to zmienia, bo niebo z takiego intensywnie niebieskiego na przykład zostało zmienione na czarne, takie nocne niebo, tak? Więc wszystkie te elementy, które świeciły do tej pory, nadal świecą, wszystko jest widoczne i my, i sanie świętego Mikołaja, tylko po prostu z dnia zrobiła się nam noc. No i to właściwie w kontekście tych filtrów, których używamy, jest wszystko. Oczywiście każdy z nich, począwszy od tego żywego do filtra Noir, ma... Siłę tony 100%. Aby zmienić intensywność, przejdź do narzędzia wybór filtra. Siłę tony 100%. Suwak intensywności 99%. Suwak intensywności, o którym 97%. Radziłabym nie zapominać, tak? Kierując palec z góry w dół, 94%. O kolejne jednostki zmniejszamy tą intensywność, tak? Pocierając palcem. Oczywiście nie zapominamy na koniec o tym, żeby nasza edycja została zapisana. Kliknąć w prawym górnym rogu przycisk gotowe. Przycisk gotowe. Przycisk. Anuluj. I w tym momencie live foto. To już jest zapisane. Bardzo dziękujemy Alicji za tą demonstrację. Oczywiście, gdybyście mieli pytania jakiekolwiek, to prosimy o komentarze pod tym nagraniem na YouTubie, albo oczywiście w sekcji komentarzy na mojej szufladzie. Wtedy z przyjemnością odpowiemy na te wszystkie pytania, które się pojawią. A póki co bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Kłaniamy się nisko i zapraszamy do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.